Witajcie, jestem Ala, a to jest kanał Lubię Tworzyć. Dzisiejszy odcinek będzie typowo świątecznym charakterze. Dlaczego? Dlatego, że wykonamy takie fantastyczne choinki metodą origami. Te choinki są o tyle fajne, że można je postawić. Także, jeśli jesteście ciekawi, jak powstają i co będzie potrzebne do ich wykonania, zapraszam do obejrzenia dzisiejszego tutorialu. W pierwszej kolejności składamy nasz kwadrat na pół w poziomie. Rozkładamy go. A następnie składamy ponownie na tyle, że tym razem pionie. Rozwijamy go, odwracamy na drugą stronę i składamy po przekątnej, najpierw z jednej strony, rozwijamy, a dalej z drugiej strony. Rozkładamy całość i teraz, słuchajcie, w wyniku tych wszystkich zagięć, które wykonaliśmy, możemy ułożyć kwadrat w taki sposób, a następnie schować do środka części boczne, a tym samym cały kwadrat. Także jeśli prawidłowo wykonaliście wcześniejsze czynności, zwracając uwagę na odwrócenie kartki na drugą stronę, to na pewno realizacja tego kroku powinna Wam bez problemu się udać. Co dalej robimy? Zobaczcie, mamy po środku zagięcie i do tego zagięcia kierujemy prawą i lewą część naszej kartki. Zaczynam sobie od prawej strony, a teraz składam lewą. To samo należy zrobić na odwrocie, ale po kolei. Te fragmenty, które złożyliśmy, musimy jeszcze raz złożyć do środka. Jak będzie się to odbywało? O! Dokładnie tak. Prawa część i teraz lewa. Wykonane. Zatem całość rozkładamy zarówno prawą stronę, jak i lewą. Wracamy tym samym do punktu wyjścia. I teraz mamy tutaj sporo zagięć. Co z tymi zagięciami należy zrobić, już pokazuję. Prosta sprawa. Zobaczcie. Patrząc od tego środkowego zagięcia, z prawej strony mamy 1, 2, 3 zagięcia. To samo z lewej strony, tak? 1, 2, 3. Dla nas najważniejsze będzie to zagięcie, które jest pierwsze, licząc od tego środkowego, i trzecie. I trzecie. 1, to jest drugie, trzecie. Czyli to i to. Dlaczego? Dlatego, że wkładamy sobie palec do środka, składamy sobie kartkę zgodnie z tym pierwszym zagięciem. O tak. I dalej interesuje nas też trzecie zagięcie, czyli to. I na tym trzecim zagięciu musimy, że tak powiem, skończyć i wyrównać. O, właśnie tak. Wydaje się i brzmi może skomplikowanie. W praktyce takie nie jest, mogę Wam to zagwarantować. Kiedy już weźmiecie kartkę do ręki, to będziecie wiedzieli, co macie robić. W każdym razie, ten fragment, który tutaj mamy, ten trójkąt taki, tu, musimy schować do środka. O,
tak to wygląda. Ale spokojnie, zobaczycie to jeszcze na prawej stronie i z drugiej strony, więc myślę, że opanujecie tą część, ten fragment, tą czynność. Liczę na dla nas się to pierwsze zagięcie i trzecie. Pierwsze, ponieważ posłuży nam do złożenia kartki. I trzecie, ponieważ ono tutaj będzie właśnie wystawało i dzięki niemu złożymy sobie w taki sposób nasz fragment. Teraz ten trójkąt, który tutaj nam wystaje, chowamy do środka. Tak to się prezentuje. Odwracamy wszystko na drugą stronę i wykonujemy te same czynności, co wcześniej. To jest do środkowego zagięcia. Kierujemy prawą i lewą część kartki. I oba te fragmenty musimy złożyć jeszcze raz do środka. Zatem raz i dwa. Obie te części musimy ponownie rozłożyć i zaczynamy składanie. Tu mamy środkowe zagięcie, interesuje nas pierwsze i trzecie. Wkładamy do środka palec, zaginamy kartkę tam, gdzie jest to pierwsze zagięcie, jednocześnie kierując cały ten fragment ku lewej stronie i kończymy na tym zagięciu numer 3. Wystający tutaj ten trójkąt, pierwszy, ten, tu jest pierwsze takie zagięcie, chowamy do środka. Tak samo działamy z drugiej strony. Znowu, pierwsze zagięcie składamy, kierujemy ku prawej stronie wszystko i kończymy na tym zagięciu numer 3. Ponownie. Trójkąt, tutaj jest to zagięcie, chowamy do środka. Teraz ten fragment kartki kierujemy ku lewej stronie, chwilowo, odwracamy wszystko na drugą stronę, znowu prawą część kartki kierujemy ku lewej stronie. Tę część musimy skierować do góry. I delikatnie ją złożyć. Trójkąt, który nam powstał, odginamy i chowamy do środka. Odwracamy na drugą stronę i znowu tę część kierujemy do góry. Zaginamy, odginamy, odwracamy i chowamy do środka. Choinka jest do góry nogami, więc odwracamy. I znowu chwytamy za prawą część kartki, kierujemy ku lewej stronie, odwracamy na drugą stronę, chwytamy za prawą część kartki i odwracamy, przewracamy ku lewej stronie. Teraz jeszcze dół. Musimy złożyć ten fragment tutaj do góry, aby granica zagięcia była tutaj. Zatem. Zaginamy, i ten trójkąt, który powstał, odginamy i chowamy do środka. Hop i hop. Odwracamy na drugą stronę i robimy dokładnie to samo. To jest ten fragment, kierujemy ku górze
zaginamy, poprawiamy, odginamy, rozchylamy oba boki i wkładamy trójkąt do środka. Choinka, kochani, jest już ukończona. Jeśli chcecie, możecie sobie tę choinkę dodatkowo ozdobić. Wykorzystamy sobie czarne cienkopisy, może być też biały żelopis, kolorowe flamastry, właściwie co chcecie. My zrobimy naszej choince oczka. Narysujemy też buźkę. Ja zrobię jeszcze źrenicę. Można też wykonać rumieńce, tak jak na przykład tutaj i przy pozostałych moich choinkach. I możemy zrobić na przykład białe bombeczki albo śnieżynki. W każdym razie dekorujemy wedle własnego uznania. A kiedy już udekorujemy, to możemy gdzieś nasze choinki wyeksponować. Oto choinki origami. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają. Tu są zresztą nie wszystkie, bo mam ich dużo więcej. W każdym razie więcej choinkowych inspiracji znajdziecie na moim kanale, a także na lubietworzyć.pl, także zachęcam Was do oglądania i do wizyty na mojej stronie. Jeśli ten tutorial był przydatny, pomocny, kliknijcie kciuka w górę, pozostawcie po sobie komentarz i zachęcam także do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nowymi tutorialami, a mogę Wam zagwarantować, że w okresie przedświątecznym, czyli już teraz, właściwie począwszy od teraz, będzie tutaj sporo fajnego materiału. Także zachęcam. A teraz już się z Wami żegnam, ściskam Was bardzo gorąco i do usłyszenia. Pa, pa!